witam was wszystkich w kolejnym odcinku z Cave Story. Chyba przestanę wam obiecywać rzeczy, bo jak dotąd żadna z tych obietnic się nie spełniła. Obiecywałem, nie będzie kolejnej dwumiesięcznej przerwy. Jest kolejna dwumiesięczna przerwa. Ja pierniczę, dobra. W ogóle w ostatnim odcinku odnaleźliśmy Sue, ona była tam w jeszcze korytarzu, korridor. Jak tutaj wróciła, to oni ją sobie zamknęli tutaj w klatce u góry. Się mimigi, no tutaj. O, proszę bardzo. I Sue poprosiła nas, żebyśmy pomogli jej bratu, który się zamknął w jakimś ala bunkrze w Grasstown, do którego właśnie teraz się wybieramy, ponieważ mamy już go właśnie w naszym teleporterze. A to lecimy. Kompletnie inna atmosfera. Witamy. Witam, jestem Santa. Gdy poszedłem wziąć trochę wody, zostałem zaatakowany nagle przez potwory. Więc uciekłem od razu do domu, ale gdzieś po drodze zgubiłem swój klucz i nie mogę do niego wejść. No nieźle, stary. Bez mojego klucza nie mam jak się dostać. Co teraz? No nie wiem, stary. A propos tego, ktoś tutaj jeszcze jest. Tego gościa już widzieliśmy. O, żołnierz z powierzchni. Myślałem, że wojna już się skończyła. Cóż, nieważne. Jeżeli będziesz iść tam naprzód, radziłbym uważać na tych Power Critters. Jak na sobie jak na tobie wylądują, boli. Dziękuję za wskazówkę. I tak, to jest właśnie zaktualizowana wersja tych gości, która sobie skacze. Dobra, bardziej skacze i lata. I tak, mamy teraz wielkie, jeszcze większe wersje. A, Jesus. Jak widać, teren ten nie jest zbyt dobry dla tej broni, którą jest Polar Star. Okej, mamy klucz. Tak, to jest jego klucz właśnie. Teraz możemy mu go od razu oddać, co warto zrobić jak najszybciej, ponieważ dostaniemy wtedy nową broń, którą i tak prędzej czy później byśmy zdobyli, ponieważ zdobycie tej broni jest praktycznie obowiązkowe. Bo nie oddając mu tego klucza, nie da się nawet tej sekcji ukończyć. O, to klucz do mojego domu. Dziękuję. Wejdź do środka. Mam dla ciebie mały prezent. A tym prezentem jest właśnie wspomniana broń. W ogóle save point, ja sobie zapiszę może. O, proszę bardzo. Uwaga! Pułapka po twojej lewej. Jeden dotyk, nie żyjesz. Dziękuję za wskazówkę. Dzięki, naprawdę mi pomogłeś. Proszę, weź to. Fireball! Zaraz wam pokażę, jak ta broń działa. Szukasz kogoś? Nie widziałem to nikogo innego. Jeżeli chcesz iść gdzieś, szukać gdzieś dalej... Ups. Menu starce otworzyłem przypadkiem. Będziesz musiał przejść przez kominek Chakao. Raczej kominek w domu Chakao. Jak się zapytam... Okej, dobra, no już powtarza to samo. Dobra, może coś pokazać, jak działa ta broń, która będzie tutaj bardzo przydatna. Dobra, przełożę sobie na... właśnie... o, znasz? Nie, to... o, jest tam, proszę bardzo. Jeżeli kiedykolwiek graliście w Mario 1, to pewnie poznajecie, że ta broń działa praktycznie tak samo jak w pierwszym Mario. Po prostu strzelamy kulami ognistymi. Oczywiście tutaj w przeciwieństwie do oryginalnego Mario, one tutaj w jakimś czasie się niszczą, plus możemy nimi strzelać w różne kierunki. Podobnie jak z innymi broniami w tej grze. Broń ta jest całkiem dobra, by walczyć akurat na tym poziomie właśnie. Bo nie to, że jest całkiem silna, to również to, że... o, kule się to... o, się, drugi poziom. Możemy strzelać większą ilością kulek, które są jeszcze silniejsze. Ale przez to, że
ta broń, że pocisk z tej broni toczy się po ziemi zamiast po prostu lecieć na prost, to po prostu pozwala na to, że możemy atakować przeciwników o wiele łatwiej. Szczególnie, że teren tego poziomu jest głównie właśnie, jak widać, górzysty. O, proszę bardzo, pełne ten ammo. Oczywiście z niektórymi przeciwnikami raczej walczyć Polar Starem, na przykład z tymi gościami. Po prostu używanie kulek na nich nie ma zbyt dużo sensu. W ogóle trzeci poziom daje nam białe kulki i cztery kuleczki naraz. W ogóle tu jest kolejna kapsuła z życiem. Mamy teraz 21 HP już. Szybko levelujemy. Przynajmniej na razie. Później to się troszeczkę zwolni. Chyba jesteśmy już tutaj. Tak, Chaos House, sobie zapiszę od razu. Witaj! Ojejcie, co to za niebezpieczna broń, którą tutaj masz? Jesteś jakimś podróżnikiem? Przejdźmy przez piecyk. Między płomieniami udaje ci się zauważyć dziurę. Ogień jest na twojej drodze i przez to nie możesz przejść. O! Chciałeś przejść przez... chciałbyś przejść przez moje... przez mój kominek? Jeszcze więc będziesz potrzebował Jellyfish Juice. Możesz go zdobyć od Jellies. Nie wiem, jak się Jelly mówi po polsku, zapomniałem teraz, ale... gdzieś, nie wiem, w rogu dodam napis, co to dokładnie znaczy. No, w ogóle taka mała rzecz, jeżeli teraz pójdziemy spać. Co przy okazji, spanie w łóżkach jest metodą na regenerację HP. W miejscach, gdzie nie ma tego HP refill, coś tam. Tylko tutaj regeneruje ci tylko życie. Na przykład jeżeli się wykorzystały jakieś rakiety, to te rakiety wciąż będą wykorzystane. Trzeba szukać innych rzeczy. To jak widać, jak staniemy, Chakao będzie spać. I jeżeli to stworzymy ekwipunek, zobaczymy, że mamy szminkę. Jej szminkę. Która jest itemem zupełnie bezużytecznym, ale jest. Dobra, więc teraz zapiszę se od razu znowu. I teraz, nagle jak wyjdziemy, widać, że są już nowi przeciwnicy, to są właśnie ci, te Jellies, które musimy niszczyć, żeby zdobyć nasz Jellyfish Juice. Jellies zrobią bardzo dziwne dźwięki, kiedy się atakuje niektórymi broniami. Jak chodzi o broń, którą najlepiej niszczyć, to Polar Star tutaj robi cuda. Głównie dlatego, ponieważ to, jak ci przeciwnicy się ruszają, nie jest jakieś zbyt trudne do przewidzenia. Ja tutaj usunę resztę tych gości. Dziękuję bardzo. Dobra. Wyniszmy resztę tych gości. W ogóle tutaj też jest coś nowego u góry. Taki wielki jelly, można powiedzieć. I właśnie to dziadostwo daje nam Jellyfish Juice. Więc nie jest go jakoś zbyt ciężko pokonać. No za to wystarczy po prostu stać pod tym blokiem i go naparzać, aż umrze. I w naszej skrzyneczce mamy właśnie Jellyfish Juice. Teraz możemy się już po prostu wrócić tam do domu Chakao i użyć naszego piecyka jako przejścia. I przy okazji nie zabić się na kolcach, żeby nie było. W ogóle jak już tu jesteście, radzę od razu zapisać, ponieważ usunięcie płomieni z pomocą właśnie tego Jellyfish Juice automatycznie po prostu wywalacie na drugą stronę. Więc o ile wam się nie chce robić tego wszystkiego jeszcze raz, tylko po to, żeby zapisać grę, to nie polecam. Ci
goście, właśnie jak widać, oni strzelają, kiedy my w nich strzelamy. Ale spokojnie, są oni trochę mniej denerwujący niż się wydaje. Bo szczerze, au, całkiem łatwo ich przewidzieć, o ile nie jest ci idiotą jak ja. Tu zaraz pójdziemy. Tu mamy jeszcze jeden fant bardzo ważny. Dobra, kilka fantów. Po pierwsze. Jeżeli skoczymy sobie tutaj, to mamy skrzynkę, na którą, do której właśnie nie doskoczyłem, spoko. Brawo ja. Idziemy sobie... Teraz to w ogóle nie doskoczyłem do czegokolwiek. Proszę bardzo. Come on. Proszę. I w tej skrzyneczce mamy dodatkowe rakiety, przez to teraz nasza amunicja w rakietnicy zwiększa się o 5, teraz mamy 15 rakiet zamiast 10. W grze jest chyba jeszcze kilka takich pierdółek, wiem, że jedna daje ci chyba jeszcze do 25 rakiet. Ogólnie będziecie widzieć, jak będziemy tutaj grali. Teraz pójdziemy sobie gdzie indziej. Tutaj zaraz. Pójdziemy sobie tu. Execution Chamber. Tak, tam jest ampułka z życiem w ogóle, ale najpierw trzeba tutaj to wywalić. To są przeciwnicy, którzy spadają od razu na dół. Jeżeli graliście w Mario 3, to pewnie poznajecie to jako tłompy, bardzo podobnie działają. Tylko tutaj możemy po prostu robić tak, odsunąć się, a później je zniszczyć, chociaż lepiej skoczyć tak na górę tego gościa, usunąć tak i proszę bardzo. I wziąć sobie kapsułę z życiem. Mamy teraz 26 HP. I to będzie jak na razie ostatnia taka kapsuła w tej sekcji przynajmniej. Z czego jestem pewien. Choć nie wiem, czy do niej dotrwam, patrząc na to, jakie głupie błędy zaczynam popełniać. Na górę, hop. I hop. Goście można ignorować, save point. Wsuniemy, w ogóle tam było coś tam na dole. Nie wiem, czy to było widać, ale jak się cofniemy, to tutaj jest jakiś pokój. Generator, bardziej power room, no... Maszynownia? Powiedzmy maszynownia. Zamknięta, to jest zamknięta, spoko. A, Jesus. Zobaczmy, co jest tutaj. Dzisiaj nie mogą otworzyć. Ktoś tu jest. Udaje ci się kogoś zauważyć przez szparę. Hej, tutaj. Wyglądasz na miłego, młodego człowieka. Chcesz mi pomóc? Chciałbym naprawdę stąd wyjść. Dzięki, weź to. Ordzewiały klucz. Leżało na ziemi. Otworzysz tym drzwi? Nie ma dziurki od klucza. Drzwi muszą być zardzewiałe. Tak mocno, że nie mogą się otworzyć. Co? To nie jest klucz do tych drzwi? No świetnie. Jak tu nie ma dziurki od klucza, to będziemy musieli jakoś... Będziemy musieli jakoś te drzwi wyważyć. Teraz jak mamy to zrobić? Może nasz kluczyk przyda się do czegoś innego. Na przykład tutaj. No właśnie. Robot? Nie wygląda na to, żeby działał. Wiatraki wyłączone. Walka wyłączone. Włączyć moc? Tak. Give me the power. Okej, don't give me the power. Uwaga, włamywacz, przygotuj się na destrukcję. Znajome, haza! Czy wiedziałeś, że mim, którego znalazłem, nie był Su? To prawda! Nie była! Doktor strasznie się wkurzył.
nieźle poobijał Misery. Biedna babka, czyż nie? Ale cóż, nie możemy sprzeciwiać się naszemu władcy. Taka jest zasada. Ale nieważne. Jestem tutaj, by cię zniszczyć. Oczywiście z prośby doktora. Oczywiście na prośbę doktora. Gotowy? Bardziej gotowy bym nie był, Balrog. Wcześniej ci zrobię mięsień z dupy średniowiecza, to teraz też ci zrobię. No i proszę bardzo. Czym ty jesteś? Moim największym koszmarem. No a więc to była druga potyczka z Balrogiem. Trochę trudniejsza niż ta poprzednia. Ale wciąż jest ona dosyć prosta. Ba, to jest technicznie trzeci boss w całej grze. Dobra, mamy naszego robota, który został wbity w ziemię. Wyciągamy! Dziękuję! Jesteś bardzo miłą osobą i jeszcze do tego tak silną. Dzięki za pomoc. Chciałbym ci się jakoś odpłacić, ale jedyne co umiem to jak robić materiały wybuchowe. Drzwi są zardzewiałe i nie da się ich otworzyć? Co? W środku jest człowiek? Naprawdę jesteś dobrą osobą. Zrozumiane. Stworzę ci przepiękną bombę. Wysadzimy te drzwi na szczęby. Chciałbym, żebyś zebrał dla mnie materiały do tej bomby. Węgiel drzewny, jellyfish juice i gumbase. Nie wiem, czym dokładnie ma być gumbase. Ja zawsze tłumaczyłem to jako posadzka z gumy, ale ja po prostu będę mówił gumbase. Tyle z tego. Stworzę ci tą bombę tak szybko, jak dostarczysz mi wszystkie materiały. No to lecimy! Bo w ogóle właśnie wiatraki są włączone, czyli to. Więc możemy teraz sobie latać do góry i w dół. Chwila, najpierw to sobie zrefulujemy. O, proszę bardzo. I teraz, zanim pójdziemy po rzeczy, to jeszcze zawitamy w kilku lokacjach. Bo jak widać, tam jest jakiś domek. A przez to, że teraz jest włączony wiatrak, to możemy sobie tam polecieć bez problemu. Ta chatka. Czujesz coś dziwnego po prostu. Czerwone płatki są porozrzucane po ziemi. This doesn't seem good. Chyba wiecie, co się stało poprzednim razem, kiedy nie widzieliśmy Mimiga, który był naćpany czerwonymi kapkami. Odłożono skrzynkę. Znowu mamy więcej rakiet. To było do przewidzenia, chociaż nie było to zbyt ciężkie. Tak. Kolejny ten gościu był, jest dead. Wracają. Ja se może napełnię na nowo niektóre z tych broni. To się do tą broni. A, Jesus, prawie się dałem uderzyć. Dobra, wróćmy do... To jest chyba Kazuma na 100%. Co? Materiały wybuchowe? Tak, to mogłoby zadziałać. Więc zbierasz materiały. Czekaj, powiedziałeś gumbase? Daj mi sekundę. Proszę, weź to. Gumki. Gum. Wisiało na ścianie. Ma na sobie plakietkę z napisem gum. Musi to być jakieś powiązanie. Ufam ci, młody człowieku. Może nie ufam, ale bardziej trzymam z ciebie kciuki. O, to ma więcej sensu. Aż mi się tło na Windows się zmieniło z wrażenia, Jesus. Ale ja sobie tutaj szybko wihiluję postać, zapiszemy grę i idziemy po rzeczy. Teraz, jak wiadomo, piecyki są zasilane węglem, albo węglem drzewnym, albo cholera wietrzym, zależy czy palicie, nie, może palicie starymi oponami ze złomu. Ale głównie przyjmuje się, że piec się pali węglem.
A jedyny drugi piec, który jest w tym miejscu, jest w domu Santy, więc tam pójdziemy po nasz węgiel drzewny. O ile tam dotrzemy. Nie by... w jednym kawałku. Dobra. Spróbujemy jeszcze raz, właśnie dlatego zapisuję tutaj grę. I jeszcze raz, polecam wam zapisywać w tej grze często i gęsto, bo naprawdę ta gra lubi, lubi rzucać w ciebie rzeczami, które cię zabiją. Zawsze i wszędzie. A wilku mowa? Dobra, przestajemy gadać o umieraniu w tej grze, bo jeszcze wykraka mi znów tutaj umrę. Teraz lepiej, proszę bardzo. Od razu przestałem gadać o śmierci w tej grze i nagle zaczynam mnie lamić. Czekajcie, o. Muszę tutaj powywalać tych gości najpierw. O! Myślałem, że od razu was to zabije. Parszywe, no. A, jaki bullshit. A, to jeszcze, to było już zbyt bliskie. Nieźle, żem się naprawdę dał trafić jak idiota. A, ty skąd się wziąłeś? A, bo go trafiłem stamtąd, tak. Nie, dziękuję. A, fuck off. Zaraz weźmiemy jellyfish juice znowu, ale najpierw. A, fuck off gościu. Proszę bardzo. Was też się pozbędę. Teraz dopiero po Jellyfish Juice idziemy. Głupie jest to, że można mieć tylko jeden ze sobą naraz. Właśnie, wspomniałem o tym wspomnieć. Można mieć tylko jeden Jellyfish Juice naraz. Przynajmniej w tej wersji gry. Bo wiem, że w Cave Story Plus na Switchu można mieć dwa chyba, czy tam trzy. Dobra. Give me the juices. Idziemy dalej. Już wyciściłem, bo wyciągam inne bronie. Dom Santy. Sobie od razu skilluję, bo to było naprawdę głupie, co tam się stało. Potrzebujesz węgla drzewnego? Możesz wziąć trochę z mojego kominka, jeśli chcesz. Właśnie planuję to zrobić i właśnie to zrobiłem. Nasz pierwszy materiał z trzech. Idziemy po resztę. Zaraz od razu po drodze w ogóle można to sobie wziąć Jellyfish Juice. Jeszcze bo wiadomo, jest to też jeden z materiałów. A, takie dziadostwo. Nieważne jak bardzo lubię tą broń, nie jest ona perfekcyjna. O, cześć pies. Poczekajcie, mój pies mnie tutaj. Super, wszedł do mojego pokoju, podrapał się, patrzał się na mnie i wyszedł. Jak tu nie kochać psów? Naprawdę, jak tu nie kochać psów? A, fuck, zapomniałem, że miałem inną broń. Najpierw zrobimy to tak, teraz może nie niszczymy tego klocka. Przynajmniej nie od razu. Może się ty. Co? Mój pies się zrobił atencyjny, poczekajcie.
Spokojnie, się cię nie złoszczę. A ta bieda, no. A już. Bo się wystraszył, myślałem, że się na niego złoszczę czy coś, albo że ja się złoszczę. Przepraszam za takie dziwne pauzy, ale... Ja nie mam kamery. No, podłączenie do komputera, on się na mnie teraz tak... Mój pies się teraz na mnie dziwnie pa... Co chcesz? O, już! Bo to fa... Nie, nie po twarzy. Te. Polizał mnie właśnie. Czego ty chcesz? Nawet nie jeszcze, ja po prostu się patrzy i na mnie skacze. Poczekajcie. Spróbujemy tak. Na dwór chcesz? Zero reakcji, nie mam pojęcia czego on chce. Gdyby chciał iść na dwór, to by zaszczekał. Czego ty chcesz, gościu? Wow, to było zbyt potężne. Zbyt potężny atak. Tak, zabij. W ogóle fajny challenge. Spróbuj zabić nietoperza bazuką. Dodatkowe punkty, kiedy przeżyjesz. On się nadal na mnie patrzy. Nie mam pojęcia, czego on chce. Ale chyba patrzy na mnie jako na debila, bo nie wie o czym w ogóle ja pierniczę tutaj. A, podwójne! To było bad. A, zdążę? A, prawie. A, Boże, kurde, zapomniałem, że to strach. Za bardzo się skupiam na moim psie. Sejwik? Co ty chcesz? On będzie teraz mnie tutaj skomlał. Dobrze, ty ich zwolić, inaczej byście co 5 sekund słyszeli. On jest... Mój pies jest totalnym diabłem. Naprawdę wy nie chcecie, jaki on... Nie chcecie wiedzieć, jaki on jest. Naprawdę, jeśli szata miałby psa, to właśnie to jest ten pies. Wiecie co? Macie zdjęcie. Degustujcie się nim, póki jeszcze jest na ekranie. A propos, bo wilkułowa! No już! Mówię mnie po twarzy, what the fuck, spokojnie. Ja tego nie wycinam, to jest za dobre. Szkoda, że nie mam kamerki. Bo w takim momencie to by się przydało. A, fuck. Ta lokacja jest praktycznie zbudowana, żeby używać tej broni. Pozwól, że dam ci małą wskazówkę. Jeżeli przytrzymasz przycisk skoku, kiedy podrzuca cię wiatrak, będziesz latał jeszcze wyżej. Dziękuję, ja już to się o tym dowiedziałem. I tego właśnie stosuję, bo normalnie to wiadomo, wiatraczek bardziej tak was odbija, jak przytrzyma się skok. Jesus. Teraz to w ogóle szczeka, on chyba chce iść na dół. Dopiero teraz mi to pokazał. Ile wrócę? Jesteśmy po cięciu. Słuchajcie, tutaj... Pies jest na dworze, raczej nie powinien mi zawracać tyłka. Przynajmniej na jakiś czas, lub pies zacznie napatrzać w drzwi, żeby się dostać z powrotem do środka. Ja zapisywałem? Uznajmy, że tak. To jest nasz gam. Lokacja gam. Dwa wiatraki. Zarośnięty ten pokój jest. Otworzono skrzynkę. Jest Gunbase. Mamy już wszystkie rzeczy. O, hej. O. Więc znów się spotykamy. Pamiętasz mnie? Tak. Wiosny migów. Wcześniej nie zauważyłam, ale... Nie jesteś przypadkiem żołnierzem z powierzchni? Nie wiedziałam, że jeszcze jacyś zostali. Misery, uważaj! Ten umie walczyć! Silniejszy, jest silniejszy nawet od Mimigi! No nie gadaj. Żołnierzyki, to twoja robota. Wróć do mnie,
rytm będzie w kawałkach. Ojoj. Mam nadzieję, że lubicie żaby. Oj, trochę za wcześnie. Strategia jest prosta, napadać rakietami aż umrze. O ile masz jakieś rakiety? O! Fuu. Dobra, nie mam teraz czasu, żeby wyciągnąć rakietkę. A, jeszcze więcej życia tracę. A, mega atak. Zmasowany atak żab. Francuzi mieliby lepszy horror z tego. O to papa Balrog. Znów się spotkaliśmy, tym razem może miałeś trochę inną formę, ale... Spokojnie, się nie złoszczę. Nieźle, oj. Wiecie co, może lepiej wrócę i to zapiszę. Tak już tak spadłem, bo jeszcze padnę na kolce i będę musiał z nim walczyć jeszcze raz. A teraz chcę pójść po Fanty szybko, żeby nie było. Wow! Wow! Chcę pójść po Fanty! Mówię to i spadam na dół. O, to było jeszcze kurde gorsze. Popsułem swojego Polarstara kochanego. Ale przynajmniej wszystko inne mam na maksa. Teraz do ciebie wrócę, gościu. Tak, źle, źle, bad idea. Jejku, no to masywnie failuje, nawet przestałem umieć mówić, widzicie? Masakra. Health, wszystko, ja, tak. Idziemy. Mam rzeczy. Znalazłeś wszystkie materiały? O! Węgiel drzewny! O! Jellyfish juice! A! Nawet gum base! No więc zacznijmy! Wiem, mój voice acting jest piorunujący. Gotowe! Materiał wybuchowy! Bomba goes boom! Idź! Rozsadź te drzwi! Łącimy. W tej lokacji już nic innego nie ma. Dobra, lecimy. To robimy boom. Woohoo! Udało ci się, chłopcze. Wiedziałem, że mogłeś to zrobić. Od razu, kiedy cię zobaczyłem. Nieważne. Nazywam się Kazuma Sakamoto, ale możesz mnie nazwać po prostu Kazuma. Miałem na tyle dużo szczęścia, że udało mi się uciec od doktora. Ale niestety mój teleporter przyniósł mnie tutaj. Myślałem, że umrę z głodu. Zawdzięczam ci moje życie. Ale tak przy okazji, nie znałbyś takiego miejsca o nazwie Miga Village? Czy tam wioska Migów? Su? Zwidziałeś się z Su? A, rozumiem. Więc przyjechałeś tutaj za nią, żeby mnie znaleźć. Wszystko zrozumiałe. Prowadź więc. Do wioski. Kazuma? Profesor Booster. Wszystko z panem w porządku. Tak. Mniej więcej. A jak Su? Czy z nią wszystko w porządku? Jest w wiosce Migów. Ten młodzieniec właśnie chciał mnie tam zaprowadzić. Znacie się? Nie. Nigdy się nie poznaliśmy. Nigdy się nie znaliśmy. Nieważne. Musimy się spieszyć, żeby znaleźć Tsu.
Doktor zaczął już zbierać mimiki. Wygląda na to, że dowiedział się o działaniu czerwonych kwiatów. Ale Su, czy czerwone kwiaty ją też, na nią też zadziałają? Tak samo jak Kazuma. Doktor zaczął zbierać mimiki. Wiesz, co to znaczy. Nie sądzisz, że chodzi o tą wojnę? Czy on... Dokładnie. Nie mamy innego wyboru, ale go nie mamy innego wyboru. Musimy go zatrzymać. Zatrzymać? Ale jak? Mam pomysł. Ale na razie śpieszmy się do miejsca, gdzie jest Su. Wtedy pogadamy. Ty też. Chodź z nami. I od razu nawet nam save'y się zrobiły. Oto idziemy za Kazumą i kolejną nową postacią, którą jest Booster. A więc, młody człowieku, możesz nas poprowadzić z powrotem? Kazuma? Tak, proszę pana? Czy umiałbyś tym posterować? Chyba tak. Jak to się wyłącza? Piękne. Uwielbiam tę grę. Na śmierć. Boże, to jest jedna z lepszych scen. Teraz naszym jedynym zadaniem jest po prostu przeżyć. Po prostu dostać się z powrotem na drugi koniec mapy. Jednakże, zanim w ogóle w pełni trafimy do końca, to jeszcze raz zbierzemy sobie Jellyfish Juice. Ponieważ jest jeszcze coś, na co nam się on przyda. A jest to całkiem fajna rzecz i do tego przydatna, szczególnie w późniejszych sekcjach gry. Ale zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Chodź tu, gościu. No kurde. Masz spaść na dół, a nie trzymać się pikselem na jednej platformie. To było bardzo bliskie. Na spokojnie. Za blisko. To było za blisko. No nie, come on. Bo to też było zbyt blisko. Zamiast jego ciebie trafiłem. To nie przeszkadza nawet, szczerze. Więc bierzemy sobie Jellyfish Juice po raz ostatni. Słuchaj, bym go uruchomił. Dopiero teraz powinien to robić. Okej. Dziękuję bardzo. A to sobie wezmę. Wezmę dupa tam. Ja nie mówić po polsku. Motor, którym Kazuma... którym jeździł Kazuma. Nie wygląda już tak fajnie. Dobra, wracałem może do wioski. Lecimy. Więc jesteśmy... Onimi? Tak. Doktor chce użyć czerwonych kwiatów, żebyście atakowali ludzi. Dlaczego chce to zrobić? Ten człowiek jest jak jakiś demon. I chce użyć tych kwiatów na Toroko? Jedynie mogę się domyślać, że jeszcze ich szuka. Możemy mieć nadzieję, że ich nie znajdzie. Jeżeli znajdzie te kwiaty, to Toroko oszaleje. Broń masowej destrukcji. Nie mogę na to pozwolić. O, wszystko w porządku? Całe moje życie przebłysło mi przed oczami. Kazuma i profesor Booster. O! Więc wszystko stało w porządku. Mniej więcej. A ten mimika to kto?
To King, mój przyjaciel z wioski. Było tutaj dużo, bardzo dużo mimigów. Niestety prawie wszystkie zostały porwane przez doktora. Bardziej, nie przez doktora, bardziej przez przydupasów doktora. Nawet King stracił przyjaciół. Dzięki za twoją pomoc. Nasz transport nie za bardzo przetrwał, ale przynajmniej mnie przeżyliśmy. Plany doktora idą dokładnie tak, jak on sobie zażyczył. Jeżeli czegoś nie zrobimy... Witamy z powrotem. Wygląda na to, że... Cóż... Wygląda na to, że... Będę ci znów dłużna. Z pomocą mojego brata będziemy mogli stąd... Może będziemy mogli odlokować to jajko. Booster, może wziąć tego gościa z nami? Profesorze? Słuchaj, moja droga. Musimy odsunąć naszą ucieczkę na później. Doktor znalazł lokację czerwonych kwiatów. Co? Co prawda jeszcze ich nie zdobył, ale to tylko kwestia czasu. Ich lokacja jest w Sand Zone. Podobno gdzieś tam są. W Sand Zone. Czy to znaczy, że znajdziemy też, że też tam... Nie. Czy znaczy, że też że znajdziemy tam też doktora? Cóż, bardziej spotkamy tam jednego z jego służących. Jeżeli nie zniszczymy tych czerwonych kwiatów, zanim on nie zdobędzie... Jednakże Sand Zone jest strasznie niebezpieczny. Nawet jeżeli byśmy tam... Nawet jeżeli byśmy dostali się tam... Jeszcze raz. Nawet gdyby nam się udało tam dostać, nie jest pewne, czy wrócilibyśmy żywi. Więc się poddajesz? Szczerze? Jest jedna osoba, która jest praktycznie perfekcyjna na tej roboty. Ty. Kim on w ogóle jest? Cóż, jest to jeden z naszych robotów polowych, które zostały tutaj wysłane 10 lat temu. Robot? Myślałem, że wszystkie zostały zniszczone, ale nie wiedziałem, ale nie miałem dokładniejszych detali. Możliwe, że jeden z nich mógł, profesorze, połączyć się z Sandzą. Rozumiem. Masz najlepszy sprzęt, by przeeksplorować to miejsce, tą wyspę. Proszę, pomóż nam. Jeżeli pozbędziesz się tych kwiatów, będziemy mogli zapobiec wojny. Przynajmniej na razie. To bardzo duża odpowiedzialność. Więc byłeś jednym z... No nie zauważyłem. No nieźle, jesteś naprawdę dobrze zbudowany. Komplementy komplementami, ale... chwila, najpierw to. Komplementy komplementami, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą zrobimy. Jak już powiedziałem. Mamy jellyfish juice. W ogóle pogadamy sobie może z tym gościem. Ach, dosyć głośno tam w domu Artura. Mają tam jakąś imprezę czy coś? Ten gość jak zwykle swoje, reszta nie mówi nic nowego. Tak, jak wiecie, wzięliśmy sobie jellyfish juice, a tutaj jest jeszcze jeden kominek. I tu mamy kilka fantów. O, dzień dobry, a to co? Brat Toro Artur, brat Toroko walczył z okropnym czerwonym potworem. Oplutnym demonem tej wyspy, który brzydził się mimigami. To nie był doktor, było to coś innego. Ten demon żył na tej wyspie przez wieki. Przyszedł do wioski, ale Artur samodzielnie go odpędził. Jego sama postura broniła naszej wioski od wrogów. Nigdy tego nie zapomnę, tak długo jak żyję. Może został zabity w końcu przez doktora, ale był prawdziwym bohaterem. Dziękuję za opowieść, ale ja tutaj jestem po... Ja wiem, fant, znalazłeś coś w... Piecu, mamy bubbler, to jest kolejna broń, która na początku wydaje się totalnie bezużyteczna, bo no, patrzcie na to.
Widać to bąbelkami, dlatego ma ograniczoną amunicję, która dosyć powoli się regeneruje. Ale spokojnie, troszeczkę levelingu i... stanie się to całkiem potężną bronią. Tylko przeniesiemy się z powrotem do Egg Corridor. W ogóle już mamy Sand Zone, ale my wrócimy do Egg Corridora. Bo tam jest wystarczająco dużo przeciwników, żeby sobie naładować tę broń. Dobra, broń ta na poziomie pierwszym jest prawie zupełnie bezużyteczna. Słabsza niż Polar Star nawet. Na pierwszym poziomie. Jednakże naładowana jest całkiem potężna. Pierwszy poziom ładuje się dosyć szybko. Co tutaj spróbujemy zrobić. Jak widać, amunicja bardzo powoli się przewraca. I przywraca się tylko wtedy, kiedy jej nie używamy. O, właśnie, jesteśmy już na drugim poziomie. I na drugim poziomie broń ta staje się o wiele bardziej interesująca. Działa ona trochę jako taki trochę nieco że ognia, można powiedzieć. Bo strzela pociskami właśnie w takiej oto formie. Ale wciąż, jeżeli chodzi o damage, nie jest ona zbyt potężna. Plus strzelanie i bieganie jednocześnie powoduje, że jest ona dosyć... że ma ona dosyć mały zasięg. Teraz zapiszę szybko, tak na wszelki wypadek się wrócimy od razu, żeby załadować tę broń na nowo. A pójdziemy sobie może tam po prostu. A, jakie dziadostwo, no. Tak, wiesz, ta broń nie jest zbyt silna. A to jest wciąż drugi poziom, więc... może dlatego? Jak się na tym gościu zabije, to będę naprawdę miał wstyd. Nie to, co chciałem, ale okej. Okay. Ja tam będą grube przerywy już. O, proszę bardzo, teraz... O! Level trzeci! Bubbler na poziomie trzecim jest o wiele bardziej ciekawy. Na początku, jeżeli będziemy cały czas klikać przycisk, wydaje się jako taka ala wersja Polar Stara, która nie strzela bezpośrednio w prostej linii. Niektóre progresy załadują do pełna, zanim w ogóle zaczniemy pokazywać, jak ona działa w 100%. Ale teraz możemy przytrzymać przycisk. Tworzymy przez to masę pocisków, które możemy wystrzelić naraz. Chyba naraz możemy wystrzelić 15. Wiem, że muszę wystrzelać 15 i później wystrzelić je od razu. Bubblera można używać w dwa różne sposoby. Ofensywnie i defensywnie. Ofensywnie to naładować masę pocisków i po prostu je wystrzelić naraz. Chociaż jeżeli będziemy trzymali, to one również będą same sobie strzelać, ale o co wiele mniejszą jakby... ogólnie będą strzelać mniej. Więc lepiej, jeżeli chcemy używać tego ofensywnie, najlepiej ładować i strzelać taką salwę pocisków. Możemy też używać tego właśnie defensywnie, czyli po prostu trzymać sam przycisk i po prostu chodzić dalej. Ponieważ, co ciekawe, pociski Bubblera, które sobie latają naokoło nas, działają jako taka ala tarcza, co jest bardzo przydatne. Szczególnie w niektórych bossach. Bardzo fajna broń. Bardzo ją polecam. Nie jest ona oczywiście potężniejsza niż taki Polar Star czy Fireball, ale i szczerze, gdybym miał mówić coś na temat tej broni, to jest ona o wiele bardziej użyteczna jako coś bardziej do defensywy niż ofensywy. Głównie dlatego, że właśnie te kulki, które otaczają gracza, działają bardziej jako coś na stylu tarczy niż... właśnie, no. No. Żyłem jak tarcza. I zawsze widziałem to jako bardziej użyteczne niż korzystanie z tej broni jako bardziej ofensywna rzecz. Dobra, wracamy. I to będzie koniec tego odcinka, który trwał prawie godzinę. No patrzę sobie na OBS-a, to pewnie kilka części rzeczy wytnę. Ale tak patrzę i łącznie nagranie trwa godzinę
dokładnie, no prawie 50, no bardziej 50 minut, ale... Ale wciąż, tak, zapisujemy i... Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, przepraszam za drugą, no za drugą długą przerwę. Ale... Może nie będę obiecywał, przynajmniej powiem, że postaram się, żeby następna nie miała, nie trwała znów 2 miesięcy. A na ten czas się z wami żegnam. Do zobaczenia i spotkamy się jeszcze kiedyś, nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że nie za 2 miesiące. Dobra. No to papatki.